Cześć. Pewnie niektórzy z Was w kwietniu oglądali trzy filmy o ładowarce teleskopowej Massey Ferguson TH7038. A teraz na koniec roku przygotowałem wersję skróconą, na którą Was serdecznie zapraszam. Ładowarka Massey Ferguson TH7038 to największa nasza ładowarka obecnie w ofercie produktów Massey Ferguson i ona została zaprojektowana do osiągania dużych wydajności. A zatem, aby te wydajności osiągnąć, została ona wyposażona w silnik o mocy 130 koni mechanicznych oraz pompę hydrauliczną zmiennowydatkową o wydatku 190 litrów na minutę. Jest to największa obecnie pompa dostępna na rynku wśród ładowarek teleskopowych. I tutaj zadaniem tej pompy jest osiąganie jak najwyższych czasów załadunku i podnoszenia. Wysięgnik teleskopowy w tej ładowarce składa się z dwóch wysuwanych elementów. Ramka służąca do zaczepiania osprzętu. Mamy tutaj kilka możliwości. Na początek może być to taka ramka, jak widzimy tutaj na tej ładowarce, czyli z mechanicznym regulowaniem osprzętu, czyli mamy tutaj stworzeń, którym zaregulowujemy osprzęt. Następnie w opcji możemy zastosować taki sam typ ramki, tyle że z regulowaniem hydraulicznym, czyli dzięki temu przy zmianie osprzętu nie musimy wysiadać z kabiny, tylko blokowanie osprzętu odbywa się hydraulicznie za pomocą specjalnego siłownika hydraulicznego. Tutaj ważna też informacja, blokowanie elementów hydrauliczne jest niezależne od trzeciej sekcji hydraulicznej, czyli nie zabiera nam tutaj tego gniazda, które służy do podłączania osprzętu. W opcji ponadto mamy również ramkę elementów roboczych typu Manitou, a zatem gdyby klient posiadał już elementy robocze marki Manitou, a był zainteresowany zakupem naszej ładowarki, nie musi wymieniać całej gamy osprzętu, tylko może zamówić naszą ładowarkę z taką ramką i wtedy może używać swoje elementy robocze, które już posiada w gospodarstwie. I ramka osprzętu typu Manitou dostępna jest w dwóch wariantach, również z regulowaniem mechanicznym lub z regulowaniem hydraulicznym. W późniejszym okresie tego roku planowane jest również wprowadzenie do oferty ramki osprzętu typu JCB lub Merlo. Wspominałem o gnieździe do podłączania osprzętu. Mamy tutaj takie gniazdo, które służy do montowania elementów zasilanych hydraulicznie. Gniazdo to posiada bardzo fajną funkcję luzowania ciśnienia w momencie podłączania, a zatem kiedy próbujemy podłączyć osprzęt, wpinamy przewód, w środku luzuje się specjalny zaworek, dzięki któremu olej może swobodnie spływać i możemy swobodnie, bez jakiegokolwiek wysiłku, podłączyć osprzęt. Dodatkową funkcję, którą posiada ta ładowarka, którą przedstawię Państwu później, jest możliwość regulacji wydatku oleju hydraulicznego na tej trzeciej sekcji, a mianowicie pracując na przykład z zamiatarką potrzebujemy większy wydatek oleju hydraulicznego, wtedy ten wydatek możemy zwiększyć. Natomiast następnie, gdybyśmy chcieli pracować z krokodylem przy załadunku obornika, nie potrzebujemy takiego dużego wydatku oleju, żeby zamknąć krokodyl, potrzebujemy mniejszy wydatek i w kabinie możemy ten wydatek zmniejszyć, żeby płynnie, równomiernie zamykać szczęki krokodyla. Mamy dwa typy oświetlenia, oświetlenie drogowe i robocze. Zarówno pierwsze, jak i drugie może zostać zamówione w technologii LED. Tutaj na tej ładowarce dla przykładu mamy oświetlenie robocze w technologii LED. Składa się ono z 6 lamp. Dwie z nich mamy zamontowane na wysięgniku. Dwie kolejne to dwie lampy w górze kabiny i kolejne dwie zamontowane z tyłu maszyny. Zatem razem mamy 6 lamp roboczych w technologii LED. We wszystkich modelach ładowarek Massey Ferguson maska silnika jest w ten sposób skonstruowana, żeby jak najbardziej opadała do boku i żebyśmy mieli jak najlepszą widoczność na bok czy na tylne koło z prawej strony. Dlatego, jak tutaj widzicie, jest ona specjalnie wyprofilowana, specjalny ma profil upadający ku bokowi, żeby ta widoczność była niczym nieograniczona. Seria ładowarek teleskopowych Massey Ferguson TH spełnia najnowszą normę emisji spalin Tier 4 Final, a zatem do oczyszczania spalin zastosowano układ SCR, czyli mamy zbiornik AdBlue. Korek wlewu znajduje się w tym miejscu, także mamy specjalne wycięcie w masce, aby bez problemu można do tego zbiornika dojść.
maskę, aby uzyskać dostęp do silnika. Otwieram je do góry. Maska jest jednoelementowa, w całości unoszona do góry. W momencie, kiedy ją otworzymy, wysokość od podłoża do górnej części maski wynosi 190 cm, a zatem wysokie osoby spokojnie uzyskają do niej dostęp. No i pod maską mamy cały silnik razem z osprzętem. Silnik ustawiony jest wzdłużnie, czyli mamy łatwy dostęp do wszystkich jego elementów. Czyli na początku zaczniemy od filtra powietrza umiejscowionego w tylnej części. Filtr powietrza składa się z wstępnej części, w której wyłapywanych jest 95% zanieczyszczeń, a zatem wszystkie te grubsze zanieczyszczenia są wyłapywane wcześniej i wyrzucane na zewnątrz. Mamy tutaj zamontowane filtr paliwa, filtry oleju, filtr oleju silnika i filtr oleju hydraulicznego, bagnet służący do sprawdzenia poziomu oleju w silniku oraz korek wlewu oleju do silnika. A zatem, jak już wspominałem, wszystkie elementy konieczne do obsługi codziennej są łatwo dostępne i łatwo tutaj przejrzyście zamontowane. Pakiet chłodnic umiejscowiony jest w przedniej części. Ta chłodnica składa się z kilku elementów, czyli w przedniej części mamy chłodnicę płynu chłodzącego silnik, w środkowej mamy intercooler i w ostatni element to jest chłodnica oleju hydraulicznego. Ponadto u góry mamy zamontowaną chłodnicę paliwa oraz chłodnicę klimatyzacji. Chłodnice te są ustawione specjalnie w ten sposób, ponieważ mamy tutaj bardzo fajny przepływ strumienia powietrza, ponieważ powietrze zimne zasysane jest od góry, tutaj tą kratką wlotową, czyli zasysane jest od góry, przechodzi przez cały pakiet chłodnic, a zatem schładza je i następnie przechodząc dalej przechodzi przez silnik i w tyłem powietrze już ogrzane jest wyrzucane. A zatem zaciąganie powietrza mamy w górnej części, czyli zaciągamy powietrze chłodne, ale też powietrze czyste, czyli nie zanieczyszczone kurzem, pyłami, a zatem nie zaciągamy brudnego powietrza na chłodnicę. Tak jak tutaj Państwo widzą, w przedniej części czy od boku dopływ powietrza jest zamknięty, przez to kurz, który się zbiera w dolnej części, nie zostaje zaciągany i nie zanieczyszcza nam chłodnicy. Wentylator, który chłodzi chłodnicę, napędzany jest hydraulicznie w każdym modelu, a zatem możemy taką ładowarkę wyposażyć w odwrotny ciąg obrotów. Tutaj prezentowana ładowarka TH7038 ma to wyposażenie w standardzie. Ten odwrotny ciąg obrotów może być używany i będzie używany przez Państwa w momencie, kiedy będziemy pracowali w warunkach, gdzie będzie kurz, zapylenie. Będzie można spokojnie tą chłodnicę przeczyścić. I tutaj taka funkcja, którą posiadają ładowarki Massey Ferguson, to jest automatycznie załączanie odwrotnego ciągu wentylatora, a mianowicie w wyświetlaczu w kabinie możemy ustawić obroty, możemy ustawić odstęp czasu, po którym ten odwrotny ciąg wentylatora będzie załączał się automatycznie. A zatem to odciąża Państwa, możecie pracować spokojnie, skupić się na pracy, którą macie do wykonania i nie musicie myśleć o tym, żeby te obroty wsteczne załączyć. Dodatkowo mamy możliwość włączenia tej funkcji manualnej. Gdyby się okazało, że szybciej ta siatka chroniąca chłodnicę nam się zabrudzi, chcielibyśmy to szybciej wyczyścić, możemy włączyć to manualnie. Ładowarki teleskopowe Massey Ferguson są w standardzie wyposażone w zaczep manualny do zaczepiania przyczep oraz gniazdo 7-pinowe, gniazdo elektryczne do podłączania oświetlenia. A zatem jeżeli Państwo potrzebują zaprowadzić przyczepę z nawozem czy przyczepę z balotami na pole czy na inne gospodarstwo, możemy spokojnie taką przyczepę zaczepić za ładowarką i ją holować do określonego miejsca, do którego Państwo potrzebują dojechać. Zaczep ten, który tutaj przedstawiłem, jest w standardzie, natomiast mamy jeszcze różne możliwości wyposażenia ładowarki. Możemy na przykład zamontować w ładowarce tego samego typu zaczep na szynie. Wtedy możemy sobie regulować wysokość lub dodatkowo możemy ten zaczep wymienić na zaczep automatyczny, taki, który będzie się automatycznie zaczepiał, który będzie się automatycznie blokował po zaczepieniu
przyczepy. Jeżeli chodzi o ogumienie, mamy kilka wariantów, kilka możliwości. Prezentowana ładowarka ma standardowe ogumienie o rozmiarze 400x80R24. W opcji mamy ogumienie szersze, na przykład 460 czy nawet 500 mm szerokości. W ładowarkach na standardowej ramie, czyli w modelach TH6534, 7035 oraz 7038, mamy specjalną konstrukcję kabiny, która jest opatentowana. W konstrukcji tej zrezygnowano ze słupka zamontowanego w tyle kabiny, czyli tutaj w tym miejscu. Normalnie w normalnych konstrukcjach kabin w ładowarkach teleskopowych spotkają Państwo taki słupek, który w wielu przypadkach może ograniczać nam widoczność na prawą stronę, na prawe koło. Kabina została tak skonstruowana, abyśmy mieli dużo miejsca oraz aby wchodzenie i wysiadanie było wygodne. A zatem mamy dużą przestrzeń, żeby wejść. Tutaj długość wejścia mamy 1,06 m. Natomiast wysokość kabiny, muszę stanąć na palcach, to aż 148 cm. A zatem mamy wysokie wejście po to, aby wsiadanie i wysiadanie do tej ładowarki było wygodne. Oczywiście zdają sobie Państwo sprawę, do maszyny tego typu operator musi często wsiadać i wysiadać, a zatem zależało nam na tym szczególnie, aby to wsiadanie i wysiadanie było jak najbardziej wygodne. Oprócz szerokiego i wygodnego wejścia mamy również wewnątrz w kabinie bardzo dużo miejsca na wygodną, komfortową pracę. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ tutaj szerokość wewnętrzna tej kabiny wynosi, jak zaraz zmierzymy, równe 90 cm. A zatem mamy 90 cm, także nawet dla osób tęgiej budowy znajdzie się sporo miejsca, aby zasiąść wygodnie i wygodnie taką ładowarką pracować. Widoczność tutaj jest bardzo dobra. Mamy bardzo dobrą widoczność do przodu, jak i też w górę. Szyba przednia jest bardzo daleko posunięta. Dlatego też przy maksymalnej wysokości podnoszenia, przy maksymalnym uniesieniu teleskopu mamy dobrą widoczność. Podobnie również na bok, czy też na tył, o czym już wspominałem. Patrząc tutaj do tyłu, mamy zaokrągloną szybę, przez którą bardzo dobrze widzimy to, co się dzieje z tyłu i z boku ładowarki. Krata, która jest takim zabezpieczeniem przed spadającymi obiektami, została zamontowana w środku. Dlatego chroni nas przed dużymi obiektami, które mogłyby nam upaść. I dzięki temu też, kiedy spadnie coś mniejszego, jakaś słoma czy trochę obornika, spada ona na szybę. Bardzo łatwo wtedy tą szybę zmyć i wyczyścić. Przed promieniami słonecznymi możemy tutaj się chronić za pomocą takiej zaciuganej siatki. Montowana jest ona w dwóch położeniach. Ładowarka tutaj wyposażona jest w trzy wycieraczki, jedna duża z przodu szyby, w dolnej części, górna zamontowana w górnej części dachu, no i mamy też jeszcze wycieraczkę, która czyści nam szybę tylną. Mamy dużą możliwość regulacji ustawienia zarówno fotela, czyli regulacja przód-tył, fotel jest pneumatyczny. Ponadto też możemy wyregulować kolumnę kierownicy. Jej regulacja odbywa się tutaj w taki sposób, musimy kolumnę odblokować i możemy sobie wyregulować kąt jej położenia. Następnie po ustawieniu odpowiedniej pozycji blokujemy tą kierownicę i w ten sposób będziemy dalej pracować. W przypadku zmiany kierunku jazdy mamy kilka możliwości w ładowarkach masy Ferguson. Pierwsza możliwość w standardzie jest dźwignia zamontowana z lewej strony. Dźwignią tą zmieniamy kierunek przód-tył. Druga możliwość to zamontowanie przycisku służącego do zmiany kierunku jazdy w joysticku. No i trzecia możliwość, tak jak tutaj w tej ładowarce, to zmiana kierunku jazdy zarówno z lewej strony przy kole kierownicy, jak i w joysticku przyciskiem przód-tył. Wszystkie ładowarki masy Ferguson wyposażone są w przekładnie hydrostatyczne, a zatem mamy bardzo komfortową, bardzo płynną
jazdę taką ładowarką i bardzo komfortową zmianę prędkości jazdy. Ponadto taka przekładnia pozwala nam również bardzo precyzyjnie pracować przy załadunku wszelkiego typu materiałów, ponieważ możemy bardzo precyzyjnie i dokładnie pod każdy materiał, który będziemy ładować, podjechać i unieść. Wszystkie elementy obsługowe w ładowarkach teleskopowych MF zostały umieszczone z prawej strony operatora, po to, aby była ich jak najlepsza widoczność. I tak w górnej części mamy deskę rozdzielczą, w której mamy zamontowane informacje na temat poziomu paliwa w zbiorniku, poziom płynu AdBlue, temperatura silnika oraz środkowy wyświetlacz informacyjny. Poniżej mamy rząd kontrolek i jeszcze niżej mamy przełączniki, które służą do ustawiania różnych funkcji. Na początek mamy włączanie świateł na wysięgniku, następnie mamy blokadę joysticka po to, aby podczas transportu można było ten joystick zblokować i żeby przypadkowo nie uruchomić jakiejś funkcji. Następnie mamy możliwość włączenia wydatku oleju hydraulicznego na trzecią sekcję hydrauliczną zamontowaną na wysięgniku. I ostatni przycisk, przycisk o znaczeniu I, służy do przełączania informacji, które się pojawiają tutaj na tym środkowym wyświetlaczu. Poniżej mamy tablicę z przełącznikami i wszystkie funkcje tutaj mamy umieszczone. Zaczynając na początek od lewej strony, uruchamianie świateł. Następnie mamy przycisk, który włącza nam spryskiwacze z szyby przedniej i szyby tylnej, wycieraczkę szyby przedniej, przycisk przełączania trybu skrętu kół, przycisk hamulca postojowego. Poniżej przycisk 1-2 oznacza zakresy przekładni napędowej. Mamy tutaj dwa zakresy, czyli jedynkę i dwójkę. Kolejny przycisk to przycisk prędkości pełzających, czyli przycisk, który uruchamia bardzo wolne prędkości jazdy. Kolejny przycisk to jest manualne uruchamianie odwrotnego ciągu wentylatora. Następnie przycisk eco. Przycisk ten służy do ograniczenia obrotów silnika do obrotów 1800. Przycisk ten uruchamia właśnie tryb eco, dzięki któremu zużycie paliwa będzie jeszcze mniejsze podczas wszystkich prac, gdzie nie potrzeba wysokich obrotów silnika. Kolejny przycisk to przycisk uruchamiania aktywnego oczyszczania katalizatora SCR. To jest oczyszczanie ze związków siarki. No i ostatni przycisk tutaj u dołu to jest przycisk regulacji wydatku, którym uruchamiamy funkcję wysięgnika, a mianowicie możemy ograniczyć wydatek oleju na teleskop po to, żeby wygodniej jeszcze pracować z różnego typu osprzętem, czyli na przykład do pracy z łyżką przy załadunku zboża, gdzie jest to praca niezbyt precyzyjna, nie potrzebujemy dokładnie takiej precyzji, ale potrzebujemy większej wydajności, potrzebujemy szybszego działania. Możemy ustawić wydatek oleju na teleskop na 100%. Natomiast do pracy na przykład z paleciarką, gdybyśmy chcieli pracować przy załadunku palet z paszą i nie chcemy uszkodzić worków, które są na tej palecie, chcemy pracować precyzyjnie, możemy ograniczyć wydatek procentowo. No i po naciśnięciu tego przycisku uruchamiamy pracę wysięgnika ze niższym wydatkiem oleju hydraulicznego po to, aby ta praca była bardziej precyzyjna, bardziej dokładna. Przechodząc dalej, mamy tutaj joystick do obsługi funkcji ładowarki, a mianowicie podnoszenie, opuszczenie to oczywiście przód, tył, prawo, lewo to mamy wychylanie ramki osprzętu. Następnie w górnej części joysticka mamy zamontowane kolejne przełączniki, u góry plus, minus. Są to przełączniki, które służą do zmiany prędkości jazdy w trybie, kiedy mamy ustawione prędkości pełzające, lub przyciski, które służą do regulacji wydatku oleju, a zatem te przyciski mają kilka funkcji. W środkowej części mamy pomarańczowy przycisk zmiany kierunku jazdy przód, tył oraz wybór pozycji neutralnej. Z lewej strony mamy przycisk służący do wysuwania i wsuwania teleskopu. Natomiast z prawej strony mamy przycisk, który służy do obsługi trzeciej sekcji hydraulicznej na wysięgniku. No i ostatni przycisk na dole, przycisk w żółtym kolorze, który służy do załączania amortyzacji wysięgnika
Ładowarki, które są wyposażone w ten system, posiadają dwa duże amortyzatory zamontowane pod ramieniem teleskopowym i po naciśnięciu tego przycisku uruchamiamy amortyzację po to, aby przejazdy po nierównych drogach, po przejazdy transportowe były bardzo wygodne, aby ten wysięgnik był amortyzowany i żeby przejazdy były bardzo wygodne i komfortowe. Ładowarki teleskopowe masy Ferguson wyposażone są w przekładnię hydrostatyczną. Do jej obsługi służą dwa pedały. Pierwszy to jest pedał przyspieszenia, drugi to jest pedał hamulca. W pedale hamulca została zintegrowana funkcja pełzania, a zatem podczas jazdy, kiedy chcemy precyzyjnie dojechać do czy dużej przyczepy, na którą będziemy ładować zboże, a jeszcze w międzyczasie chcemy unieść wysoko teleskop po to, żeby unieść łyżkę ze zbożem, możemy nacisnąć, delikatnie nacisnąć pedał hamulca po to, żeby uruchomić funkcję pełzania, funkcję incingu, a pedałem przyspieszenia możemy cały czas sterować obrotami po to, żeby wydatek oleju był większy, żeby bardzo szybko podnieść ten teleskop. Aby pracować taką ładowarką, aby ją obsługiwać, wybieramy kierunek jazdy, na przykład do przodu, naciskamy pedał przyspieszenia i ładowarka nam rusza. Puszczamy pedał przyspieszenia, ładowarka się zatrzymuje. Aby zmienić kierunek jazdy, zmieniamy kierunek, naciskamy pedał przyspieszenia i jedziemy w przeciwnym kierunku. Funkcja pełzania wygląda w ten sposób, aż naciskam delikatnie pedał hamulca i w początkowej fazie ładowarka zostaje delikatnie, jej prędkość jazdy jest delikatnie zwolniona. Czyli w tym momencie mamy czas, żeby unieść teleskop, zwiększyć obroty silnika, a unieść teleskop wyżej. Im bardziej będziemy przyciskać pedał hamulca, tym bardziej będziemy ładowarkę zwalniać, aż do momentu końcowego, który przeskoczymy i wtedy ładowarka się zatrzymuje, uruchamia się hamulec. W przypadku tego modelu ładowarki masy Ferguson przekładnia hydrostatyczna ma dwa zakresy przełożeń oznaczone cyframi 1-2 na tym przycisku. Po przełączeniu widzimy na wyświetlaczu zmieniło się też oznaczenie, zmieniło się też na oznaczenie na 1. Ponownie wrócimy do drugiego zakresu. Ponadto też mamy dwa półbiegi hydrauliczne przełączane podczas jazdy, czyli żółw i zając. Aby je przełączyć, naciskamy tutaj przycisk z tej strony na przełączniku ze spolonym i przełączamy na szybszy lub wolniejszy półbieg jazdy. Wszystkie ładowarki masy Ferguson mają również zintegrowaną funkcję pełzania. Tą funkcję uruchamia się po naciśnięciu tego tutaj przycisku, a zatem podczas jazdy mamy standardową prędkość przypisaną do danego przełożenia. W tym przypadku jedziemy na drugim biegu, na półbiegu żółw i prędkością sterujemy za pomocą pedału przyspieszenia. Natomiast kiedy naciśniemy przycisk pełzania, przełączamy na prędkości pełzające i tutaj sterujemy prędkością jazdy za pomocą tych przycisków plus minus umieszczonych w górnej części joysticka. A zatem teraz mamy już prędkość obniżoną. Gdybyśmy potrzebowali jeszcze niższą prędkość jazdy, na przykład do zamiatarki, przyciskając przycisk minus, zmieniamy prędkość na wolniejszą. A zatem możemy sterować pedałem przyspieszenia, sterujemy obrotami silnika, po to, żeby obroty hydrauliki były dedykowane do danego sprzętu, do danej maszyny. Natomiast przyciskami plus, minus możemy zwiększać lub zmniejszać prędkości jazdy. Cała regulacja odbywa się cały czas płynnie, że mamy w każdej chwili możliwość zmiany prędkości jazdy tejże ładowarki. Jeżeli chcemy zrezygnować z tej funkcji, ponownie naciskamy ten przycisk i ją wyłączamy. Prezentowana ładowarka wyposażona jest w automatyczną aktywację hamulca postojowego, a mianowicie w momencie, kiedy zatrzymujemy się, kiedy przekładnia wchodzi w tryb neutralny, hamulec postojowy załącza się automatycznie, czyli na przykład podczas jazdy ruszamy
Ładowarka jedzie. Zatrzymujemy się. I po kilku sekundach automatycznie załączy się hamulec postojowy. Po wyborze prędkości, po wyborze pozycji neutralnej. Czyli w tym miejscu widzimy, że hamulec postojowy się włączył. No i ponownie w momencie, kiedy będziemy ruszać, automatycznie ten hamulec się zluzuje. Czyli nie ma żadnej dźwigni, nie musimy dźwignią czy przyciskiem włączać lub wyłączać hamulca, tylko włącza się on i wyłącza automatycznie. W desce rozdzielczej mamy przycisk informacyjny, przycisk I. Służy on do wyboru kolejnych ekranów, które będziemy obsługiwać. I tak dla przykładu przejdziemy przez wszystkie funkcje, które mamy zlokalizowane w tym wyświetlaczu. Pierwsza funkcja to jest automatycznie włączanie wstecznych obrotów wentylatora. Możemy ustawić odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi włączeniami. Tutaj w tym przypadku mamy ustawione 30 minut. Możemy to regulować w zależności od naszych potrzeb. Plus dodatkowo możemy manualnie włączyć tą funkcję, naciskając tutaj ten przycisk. Kolejny ekran pokazuje nam motogodziny silnika od początku jego pracy. Następnie wyświetlacz będzie nam pokazywał prędkość jazdy, obroty silnika. Ten licznik wskazuje godziny pracy od danego momentu. Licznik ten możemy kasować, czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, ile czasu potrzebowaliśmy na wykonanie określonej czynności, możemy ten licznik wykasować i ten czas zostanie zliczony. Żeby skasować ten licznik, wystarczy przycisnąć ten przycisk przez 3 sekundy i licznik się kasuje i zaczyna nam od nowa zliczać godziny pracy ładowarki. Ten licznik pokazuje nam, ile zostało godzin do kolejnego przeglądu serwisowego. Ten licznik pokazuje nam kąt uniesienia teleskopu. Kiedy będziemy podnosić, natychmiastowo zmienia się ten parametr. Tutaj mamy pokazaną funkcję prędkości pełzających, czyli C. W momencie, kiedy włączymy tą funkcję, pokazuje się ostatnie ustawienie. Kiedy ją wyłączymy, mamy informację, że ta funkcja jest rozłączona. W tym miejscu pokazuje nam się funkcja, która służy do regulacji wydatku oleju hydraulicznego na teleskop. Czyli możemy sobie wyobrazić pracę takiej ładowarki w momencie, kiedy pracujemy z łyżką, kiedy potrzebujemy jak najszybszy czas załadunku, kiedy liczy się wydajność. Pracujemy z normalnym ustawieniem na 100% możliwości. I tak mamy też w tej chwili, widzą Państwo, z jaką szybkością podnosi się i opuszcza teleskop. Natomiast kiedy potrzebujemy, żeby pracować bardziej precyzyjnie, dokładnie, na przykład z paleciarką, możemy sposób działania tej funkcji regulować. Aby aktywować tą funkcję, naciskamy tutaj ten przycisk. Przycisk się poświetla, funkcja zostaje aktywowana i w tym momencie mamy zmniejszony wydatek oleju na teleskop i automatycznie ten teleskop będzie pracował z mniejszą szybkością. Ponadto możemy również regulować tą szybkość. Przyciskami plus minus, które mamy na joysticku, możemy tą szybkość regulować. Zmienia się ona co 5 i teraz mamy pokazane, widzimy w jaki sposób ta funkcja działa. Przyciskając przyciskiem widzimy, że teleskop zwiększa swoją prędkość. Przyciskając minus, przeciwnie, teleskop będzie pracował wolniej. No i tak samo podczas opuszczania. Przechodząc dalej jeszcze, tutaj mamy ekran, w którym możemy ustawiać ilość oleju, która jest podawana na trzecią sekcję hydrauliczną, czyli na przykład podczas pracy z silnikiem hydraulicznym do zasilania potrzebujemy większy wydatek, wtedy możemy ustawić na 100%, natomiast przy pracy z osprzętem, który nie potrzebuje tak dużego wydatku, na przykład kiedy będziemy pracowali z krokodylem, chcemy zamknąć szczękę, nie potrzebujemy tak dużego wydatku oleju, wtedy podobnie jak wcześniej, przyciskami plus, minus, zmniejszamy sobie
ten wydatek, po to, żeby praca tym elementem była płynna. Przyciskając dalej, przechodzimy do kolejnej funkcji, którą już omówiliśmy. Wszystkie ładowarki masy Ferguson mają trzy tryby skrętu. Do ich zmiany służy tutaj taki oto przycisk i te trzy tryby można zmieniać automatycznie, czyli przy przejściu z jednego ustawienia na drugie ładowarka, podczas gdy koła przejdą przez pozycję środkową, automatycznie zmienia ustawienie. Czyli w tym momencie mamy ustawione cztery koła skrętne, skręcamy czterema kołami, dzięki temu ładowarka jest zimna, zwrotna, będzie pracowała bardzo dobrze i wygodnie w ciasnych budynkach. Natomiast chcemy ustawić przychód, przełączamy to ustawienie i ładowarka w momencie, kiedy, jak już wspominałem, koła przejdą przez pozycję środkową, przestawiają się w to ustawienie i mamy ustawienie przygochodu. Żeby wrócić ponownie w to ustawienie, przyciskamy i ponownie koła przy przejściu przez pozycję środkową przechodzą nam i skręcamy czterema kołami. Prezentowana ładowarka posiada amortyzację wysięgnika. Są to dwa duże amortyzatory zamontowane pod teleskopem. Aby ją włączyć, wystarczy unieść teleskop i w tym momencie przycisnąć ten oto żółty przycisk pod wysięgnikiem. Po włączeniu tej funkcji pokazuje się taka tutaj niebieska kontrolka, która informuje, że teleskop został włączony. I widzimy, że teleskop jest teraz amortyzowany, także podczas przejazdów po nierównościach będzie on płynniej pracował. Przejazdy te będą bardziej komfortowe. Aby tą funkcję wyłączyć, po niej naciskamy przycisk i amortyzacja zostaje wyłączona.